zależy od mięsa bardzo dużo. Schab musi być dobrej jakości. My mamy dobrej jakości schab od naszych lokalnych dostawców. Schab bierzemy, czyścimy, oczyszczamy schab z błony, myjemy, pimy, klepiemy, przyprawiamy solem, pieprzem i panierujemy w jajku i w bułce. Smażymy na smalcu tradycyjnie, robimy go na wolnym ogniu, oczywiście na rozgrzanym tłuszczu i na wolnym niskim ogniu, żeby on sobie tak ciągnął pomalutku, prawda? I on wtedy, jak będziemy widzieć, że jest zarumieniony, przewracamy na drugą stronę i on też sobie na drugiej stronie też tak pomalutku dochodzi. I wtedy jest soczysty, powinien być soczysty i smaczny. To znaczy schab nasz jest marynowany, leży w specjalnej marynacie, ale to o tym nie możemy powiedzieć, ponieważ to jest nasz taki sekret, że tak powiem, tajny przepis. I on leży sobie odpowiednio długo w marynacie i jest tego taki soczysty, kruchy i smaczny.